No dzień dobry. W sobotę o 16:00. Aha. Jest 16:00. Nawet 16:00 z groszem. I taka sytuacja, że przyszłam wyrywać te buraki. Rysiu, Rysiu, idzie. Wyszłam wyrwać te buraki, bo nie ma co. Nie wzięłam kija, żeby was postawić. To was jakoś tu oprę. Coś widać? Nie widać. Kuźwa. No nie mam jak. Jak was postawić. No, tu wcześniej wyrwałam już dwa. Kurde, woda tu. O. I powiem wam tak. Córka wstała godzinę temu. Była się kąpać, suszy włosy, to chyba gdzieś będzie szła. Mężu śpi. Tak, w sobotę o 16:00 mężu śpi. Więc za bardzo coś tam nie mogę buszować, bo niech śpi. Czekam aż wstanie. Widzicie, bo z jednej strony takie duże, a z drugiej takie małe. I nie wiem. Ja je wyrwę wszystkie, a później drogą selekcji jakoś ogarniemy to wszystko, nie? Chociaż nie wiem, czy ja je będę dzisiaj robić, bo już mi się odechciało. Ja wstałam ogólnie, to była godzina 10:00, przed 10:00 wstałam. No, ale patrzę. Wszyscy leżą, znaczy mąż nie spał, on stał wcześniej, ale leżał. Leżał sobie, grał na telefonie czy coś. I tak sem co, tak sem tak, tak sem tak. Coś oglądała i znowu żem przysnęła. No. I wstałam chyba o 13:00. A patrzę, a ten śpi. No i weź tu coś zrób, nie? Nie wiem, wstanie później, to będziemy, jak mówię, coś działać, albo już dzisiaj sobie darujemy. Jutro będziemy. Może zrobimy sobie pracowitą niedzielę ewentualnie. A już prawie wyrwałam wszystkie. I spokój. Będzie, nie? Chciałabym takie o malutkie zrobić. W całości. Rudy. Rysiu, a gdzie Rysiu? Widać Rysia? O, jest Rysiu. Rysiu. No, położył się na środku. I gitara, nie? I nie wiem, co z dzisiejszym dniem będzie. Bo ani prania nie wstawiłam, ani nic. A pal to licho, nie? Że będzie człowiek martwił. Całe życie o wszystko. No, bo chciałam wstępnie je od razu poobierać z tych liści. Bo widzicie. Z jednej strony mam takie, a z drugiej takie.
ale że nie wiem, co będę, czy ja je będę zaraz robić, czy sobie już dać dzisiaj spokój i przy leniu chować do końca. Wyrywam od razu te patyki, bo tu miałam grządki zaznaczone. Zobaczę, jak to wyjdzie. Coś tu zielami. Sąsiad tam łazi, też coś robi. Powiem wam, że nawet nie jest tak zimno. Miało padać. Zaraz sprawdzę pogodę. Miało padać, a nie pada. I dobrze. Chodź. Chodź. Nie bój się. No przecież przychodziłeś normalnie. Gadaliśmy. No to jest też tam od innego sąsiada przychodzi on. Tutaj Nelę moją gnębi. Zakochał się. No już prawie. Już prawie wyrwane. Tylko czy mi się będzie chciało bawić z tymi malutkimi. Ale to by kurde było dobre, nie? Takie zrobić. Trochę nie wiem, co widzicie, bo patrzę tu. O Jezu, jeszcze jakiś rozdziabdziany. O. Jakiś rozdziabdziany pomidor. Trochę się zmęczyłam w tym przykucu. O, chyba wszycho. O. Zostało tylko ziele, tutaj wiatro, że w domu sobie usiądę i będę obierać. O, te kwiatki dalej kwitną. Widzicie? Widzicie. A w ogóle to już się ściemnia. No i spadło obok. Patrzcie na mego selera. Widzicie? Patrzcie, seler. Też go wyrwiemy. Wszystko już wyrwiemy. O. Jak bez nawozu. A z tym nie wiem, co się stało. Jakiś płaski. Płaski seler. No to teraz za Ryśkiem biega. Widzicie Ryśka tam? No. I wam mówię. No weźmiemy te selery. Od razu. Bo to nie wiem, czy dzisiaj miały być te przymrozki. Czy jutro. O, tu jeszcze mam szpinak. Trochę. Taki wielki porósł. Nie wiem, czy go też wyrwać. A tu zaś będę miała za dużo roboty. Będzie. A ja nie chcę mieć dużo roboty. No i cały
że tak powiem, zagon szczypioru. Na wiosnę na chwilę urósł, ja go zerwałam. Później całe lato nie było szczypioru. A teraz znowu porosło pełno szczypioru. A te cebule to praktycznie cebule. Te cebule praktycznie nie urosły nic. Więc to chyba zostawię jak jest, bo ja teraz... Czy ja teraz potrzebuję szczypior? Do czegoś? Chyba nie. Coś mi choinka się zrobiła. Nie ten teges. Jeszcze chciałam winogron poobcinać, ale się nie dorobiłam segregatora. Segregatora. Sekatora. Bo mi się popsuł. No nie wiem co z tym szpinakiem. A tu w sumie go wysiałam na to całe, ale go urosła kubka tam. Nie wiem. Tu też jakieś kwiatki. O, coś mi zżarło. Takie dwa krzaczki. Nie wiem co to. Coś z nasion. No nic, idziemy do domu. Bo się cimno robi. Chyba będę robić... Coś by się przydało. Chyba będę robić coś. A jak nie będę, to nie będę. No idziemy. Sorry za tego palucha, ale... No. Całe wiadro dobroci. A tutaj mi... O! Patrzcie. Kuźwa, sałata wyrosła. Nie wiadomo skąd. Nie, tak dłuższą chwilę się jest, no to chłodno. Zobaczymy, co córka robi. Maluje się. Ach, smarka. Czy zmarnowana sobota? Na pewno odpoczęta. Na pewno odpoczęta. Nie ma co żałować. Jak to się mówiło? Nie ma co żałować róż. Czy co? Czy co, jak to leciało? No. Na razie to tu zostawię w przedsionku. I już. Lisio już czeka na placki. Pokaż nosa. O, coś spadłeś. Coś mi spadłeś. Jezu, jaki ty jesteś nerwowy. Nosa pokaż. Boże święty. O. Zagojony. Co ty taki nerwowy? Idź. Nie siedź mi tu. Ty czubka strąciłeś. Bambusku. Będę smażyć na tej nalesznikowej. Pojemy placki i zobaczymy, co dalej. Też tu leziesz? Też tu mi leziesz? No, tu mam startę. Posolimy. Popieprzymy. Taki dzisiaj obiad będzie. Obiadu, kolacja. W sumie śniadanie. W sumie śniadanie. To co, chcesz tą kawę? No. Tylko po co ja wyłączyłam patelnię, jak jeszcze nie doprawiłam.
No. Zjemy i zobaczymy, a ty mi tu na pomidorze. Co wy chcecie? Łobuzy. Wstrętne. Może tą zupę nastawię jeszcze, czy jutro tą zupę? Nie wiem, starłam sobie paznokcia. No. To sól, pieprz i jajko. Chyba dam dwa takie małe. Raz, dwa. I raz, dwa, trzy. Łyżkę, o łyżkę. I trochę mąku. Damy trochę mąku. W sumie to się może już grzać. No. Trochę mąku. Trochę miało być. Ja cię kręcę, się sypło. Nic nie idzie. Chyba czasem dać spokój dzisiaj już. Z czymkolwiek. Bo normalnie. Oleja. Jeja, ile oleja. Placek musi być na oleju, nie? Musi być chrupiący. Nie, czy co jest? Spodnie są umazałam ziemniakami, nie? Jak tarłam. Musi być oleisty. Tu masz kawku. Zrobimy próbę. O. My do placki, na które miałam ochotę od tygodnia. No i tak nie jest taka płaska, bo się rozlewa na boki ten olej. Na ranty, znaczy. Ja nie wiem, czy tu się każdy... Siajku mi. Robimy próbę. Trzech placków. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Jeszcze cukru. Cukru ci dam, nie? Do kawki? Do kawku. No ja już piłam wcześniej tą bez kofeiny. O, dobra? No, dobra. Zrobiłam sobie z łyżeczki, bo ja taką sobą lubię ogólnie kawę. Nie lubię takiej mocnej. I sobie zrobiłam w sumie pół na pół, bo ja też dużo mleka używam. Nie tego owsianego sobie nalałam i pyszna. Taka wyszła latte. Latte. A latte jest dobre. Latte. No takie latte wyszło, no.
A nie wiem, co tam jeszcze nie ma w kubku. Ci ten łeb ogolę, nie? Później. Później albo jutro. Później. Jutro nie. No bo tydzień temu było. Później było jutro i już tydzień minął. Później zachce ci się za godzinę, dwie ci się zachce. Już wyglądasz jak... Jak kaktus. Człowiek kaktus. Nie, nie, nie. Bo tak jest... Zawsze. O, dobrze się smażą. I można dorzucić. Dowalić do gara. O, smażą się. To się smaży. To do mycia. To do schowania. A tu mam na patelni co... Co? Co krokiety smażyłam. No i taką mamy sobotę, no. Beznadziejnie bezrobotną. A jeszcze się teraz ciemno zrobiło, to w ogóle się nic nie chce. A jeszcze na pewno zjemy, to nam się w ogóle odechce. No, że może jakiś film puszczę. To tak będzie mijało. Chyba tak zrobimy, że dzisiaj odpuścimy. Tobie później po prostu tylko ogolę głowę maszynką i to będzie tyle. No. Już sobie damy spokój dzisiaj. Buraki wyrwałam, to aż za dużo dzisiaj zrobiłam. Jak pachnie. Jak pachnie. Pan placek. Placek Jacek. O, cyk. Nie ma co. Nie ma co się spinać. No muszę dać. Co one zmiętkły? Kuźwa, cholera. Cholera jasna. Zmiętkły. Jeszcze raz je obrócić. Bo muszą być chrupiące. Nie mam ręcznika, żeby... O, proszę bardzo. Jaki placuszek. Skosztuje. Ale tłusty. Chyba git. Nawet bardzo. Nawet bardzo. Tu mam śmietanku. Mam sobie tu jogurt jeszcze otwarty. Ale ja chcę ze śmietaną dzisiaj. O, to się bardziej. Przypik.
No. Spinać nie będę, bo trzeba. Bo sobota i trzeba, nic nie trzeba. Nic nie trzeba. Trzeba to odpocząć przed nowym tygodniem. Nie? Wypowiedz się. O, daj mi spokój. I to się wypowiedziałeś. Nie chcę mi się robić. Nie chcę mu się. Przejdzie i spał, mu się nie chce. Na żonkę pójdę. A? Na żonkę chyba pójdę. Na żonkę. Wiesz, jak ja dawno nie jadłam śmietany. Bo zapomniałam ten smak. Ja pierdzielę, jaki smak dziwny. Ale gęsta. No jak sir. To śmietana. No. Na smażę. I co będziemy jeść. Aż nam brzuchy pękną, a później poprawimy lodami. A mam jeszcze ciasto, nie? No, to powinno być. Cudka nam przyniosła ciasto, kiedy na wczoraj przyniosła? No. Nie, wczoraj to jej nie było, przedwczoraj. O. My. Na poleonkę i... Stiuś kawkami. O, to se też zjemy zaraz po kawałku. Znaczy po pół. Bo ja, ty zjadłeś wtedy, nie? Przedwczoraj ona przyniosła. Nie wczoraj, przedwczoraj. Zjadłeś z galaretką, a ja zjadłam napoleonkę. No. Jeszcze mamy ciachu. Mamy placki, mamy ciachu, mamy lody. Kurde. Impra normalnie. Impreza żyło, ho, ho. Zara będzie. Wyżerkowa. I to, co schudłam w tydzień, zara przytyję w sobotę. Ale co tam. Kto by się martwił się, jak chrupią? Puszcza? Ale mi wyszły. Tylko tłuste. No. Także widzicie, doszliśmy do wniosku, że damy sobie dzisiaj spokój. Już z tym wszystkim. Jutro rano się wstanie i będziemy sobie coś wtedy robić. No to nie ma sensu przerywać odpoczynku. Także ja mam szmaka. Także ten. Wysmażam te... Spadł. Placek mi spadł. Chciałam dwa naraz wziąć. I spadł kuziwa. Aj. Zawsze jakieś straty muszą być. No, także dosmażam placki. Idziemy jeść, poszukam jakiś film. No. Chyba, że coś się zmieni, to wam powiem.
placek. Tu goda. Nebeczko. No, to ja się z wami będę żegnać, bo to co nie ma przedłużać, co? Bo się nic nie będzie działo po prostu. No. Także.